Witam Państwa bardzo serdecznie 26 maja w dzień pełni Księżyca. Chcę postawić Państwu krótkie pytanie dotyczące Państwa związku, Państwa relacji uczuciowej, emocjonalnej, miłosnej. Chodzi o problem jakiś, który być może Państwo mają w związku. Proszę zadać sobie pytanie i chodzi tutaj o rozwiązanie tego problemu, odpowiedź na to pytanie, które Państwa nurtuje, które Państwa zadręcza. Co stoi między Wami? Jaki problem stoi między Wami? Jaki problem obecny stoi między Wami i co należy zrobić, by rozwiązać ten problem? Jaki problem stoi między Wami i jak rozwiązać ten problem? Tutaj karta górna pokazuje nam problem, który jest w Waszym związku. Karta druga pokazuje, prezentuje Panią w stosunku do partnera. Karta trzecia prezentuje partnera w stosunku, czyli w relacji do Pani. I karta czwarta pokazuje, co będzie dobrym rozwiązaniem dla Was, dla Waszego problemu. Czyli ten problem stoi między Wami. Jest to jakaś blokada, wycofanie się jednego lub obojgu partnerów, jakaś przerwa, milczenie, blokady, jakieś przemyślenia, izolacja, jakieś być może zmiany, które są niezbędne i które po prostu spowodowały takie odsunięcie się obojgu partnerów od siebie. Być może jeden z Was lub oboje wycofali się, nie wiem czy to Pani czy Pan, jeden z partnerów po prostu jest w izolacji, ma mnóstwo przemyśleń, być może transformacje przechodzi. W każdym bądź razie jest pomiędzy Wami jakaś przerwa, blokada, brak regularnej komunikacji. Teraz ta karta prezentuje Panią w stosunku do partnera. Pani jest tej osobą, która pragnie ciepła domowego, być może rodziny, takiego stabilnego związku, który by był po prostu oparty na stabilnych fundamentach, który dałby Pani pewność, tak, emocjonalną, który zapewniałby Pani, no nie wiem, jakąś perspektywę być może rozwoju pięknej rodziny, pięknego domu, ciepła rodzinnego, związku, który by się opierał na poważnych relacjach. Pani pragnęłaby takiego pięknego pewnie domu, ciepła rodzinnego z pięknym ogrodem, no jak z bajki powiedzmy, tak? Czyli Pani marzenia są stabilne, Pani potrzebuje stabilności w tym związku. Zobaczymy teraz przemyślenia partnera. Ta karta symbolizuje partnera w stosunku do Pani w tej relacji. Więc karta Księżyca. Tutaj są jakieś sprawy u partnera niewyjaśnione, być może tajemne, jakieś sekrety. Być może coś przed Panią ukrywa. Nie chce do końca czegoś mówić, wyjawnić. Pozostawia jakieś skryte sekrety, którą
które Pani na pewno dają taką niepewność, tak, w tym związku. Jest to osoba, która myśli też być może dużo w nocy, nie śpi spokojnie, no, ma jakieś tej blokady, wycofuje się, myśli, jakieś może sny. Być może w nocy bardzo dużo analizuje, myśli, co po prostu zrobić dla tego związku. Być może jest to osoba też o głębokich uczuciach w tym związku, których nie umie wyrazić lub których nie umie po prostu normalnie pokazać, tak? Taki księżyc, noc też mówi o głębokich uczuciach, o intuicji, o jakichś głębszych emocjach, które być może ten partner ma, ale nie potrafi tego pokazać. I jakieś ma niesamowite blokady, które właśnie tutaj psują Waszą relację. Nie umie się być może otworzyć, pomimo że te głębokie uczucia w sobie ma, ale nie potrafi ich Pani po prostu tutaj wyrazić. Jest to osoba też o być może dużej intuicji, o być może takich jakichś telepatycznych tutaj talentach, jakichś takich spirytualnych też, tak, działaniach, ponieważ to wszystko zawiera symbolicznie ta karta. No, niemniej jednak ta karta może też wskazywać na różne tajemnice partnera, jakieś ukryte sprawy, których niestety on nie chce wyjaśnić, tylko trzyma je ciągle po prostu w ukryciu dla siebie. Więc być może jest to też taki problem tutaj pomiędzy Wami. I teraz karta czwarta pokaże nam, co będzie dobre, by rozwiązać tutaj ten problem. No, karta psa. Czyli ta karta, pies twój przyjaciel, prawda, tak jak się mówi potocznie, banalnie, pokazuje tutaj przyjaźń, czyli na pewno ten związek, ta relacja bazuje na dużej przyjaźni. Jesteście, macie emocje, uczucia, jesteście kochankami, jesteście w relacji miłosnej, ale po prostu na pewno jest ważnym tutaj warunkiem i fundamentem Wasza przyjaźń, lojalność, wierność, pomoc, możecie na siebie liczyć w trudnych chwilach również, które tutaj pokazuje ta wieża, czyli w takich momentach, gdzie jesteście zablokowani, odizolowani, być może bez kontaktu, możecie pomimo to na siebie po prostu, no, na sobie polegać, sobie ufać, wierzyć, że po prostu chcecie wspólnie ze sobą być. I ta przyjaźń, lojalność, wierność są tutaj podstawowe po prostu warunki, by pomóc tej relacji, by odbudować tą relację i zachować ten związek, tak? Czyli najlepszym rozwiązaniem właśnie, które może pomóc tutaj tym blokadom, tym wycofaniem się, tak, jednego z partnerów lub obojga partnerów, jest wiara w to, że jesteście wspaniałymi partnerami, wiernymi, lojalnymi, że nie zdradzicie siebie, tylko jesteście sobie wierni i oddani i że możecie na siebie liczyć, na sobie polegać. Więc to jest ten warunek, który tutaj pozytywnie dla związku jako rozwiązanie się pokazuje. Jeszcze Państwu wyciągnę tutaj kartę z tego orakel miłości, co pokazuje orakel miłości dla Państwa, jeśli chodzi o rozwiązanie. O, wypadła już karta. Erfolg, czyli sukces. Sukces. Hab Vertrauen, es wird ein happy end auf der ganzen Linie geben. Czyli miej zaufanie, miej ufność. Będzie happy end, czyli będzie szczęśliwe zakończenie na całej linii. Czyli przyjdzie
dobre zakończenie, czyli ten tak zwany happy end na całej linii, jeśli Państwo będą przestrzegać tutaj tej lojalności, wierności, przyjaźni, tych podstaw właśnie, które pokazuje tutaj ta karta jako rozwiązanie. Wspaniała, wspaniała karta. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj te karty miłości. To jest też właśnie miłosny orakel. Zobaczymy, co jeszcze te karty pokażą. O, już padają karty. Zobaczmy sobie. Jeszcze dwie wyciągnę dla pani i dla pana, czyli dla partnera i dla partnerki. Tutaj pani i dla pana ta karta, proszę. Dla pani wypadła jako pierwsza, żeby zwracała pani uwagę na znaki, że różne znaki panią ostrzegają. Czyli to mogą być różne znaki takie anielskie, na przykład te same liczby, jakieś piórka, czy monety na drodze, czy na przykład ja znalazłam serduszko na drodze do garażu. Często, prawie codziennie widzę takie same cyferki w godzinie. Na przykład dzisiaj zobaczyłam 4 dwójki, 22:22 była taka godzina pokazana, lub 12:12. Ciągle widzę 3, 4, 5 razy na dzień widzę takie same cyfry w godzinie, na przykład czy w dacie, gdzieś jak coś czytam. Także proszę zwracać na to uwagę, ponieważ takie odznaki to są odznaki od archaniołów, od anioła stróża. Po prostu jest opatrzność Boża lub Wszechświata nad panią, nad pani związkiem, lub po prostu anioły, archanioły lub Wszechświat chce pani pomóc. I wszystkie intencje, które pani, nie wiem, po prostu oddaje Wszechświatowi, czy Bogu, czy aniołowi stróżowi, wszystkie te intencje są wysłuchane i spełnią się. Czyli proszę afirmować, proszę manifestować miłość tutaj dla pana, czyli dla partnera. Wyszła druga karta, że zadecyduj jasno, zadecyduj konkretnie i jasno, czego chcesz. I to przyjdzie do ciebie szybko, very soon, czyli bardzo szybko, w szybkim tempie, niedługo, tak, przyjdzie do ciebie to, czego pragniesz. Niemniej jednak musisz to najpierw sam wiedzieć i zdefiniować, czego chcesz, czego pragniesz, czego chcesz w tym związku. Czyli bardzo pasuje tutaj do tych kart partnera, ponieważ jest wycofany w izolacji jakiejś emocjonalnej, ma jakieś blokady, przemyślenia, tutaj w nocy się męczy ze swoimi uczuciami, których nie umie pewnie tutaj pokazać i ma sam ze sobą wyjaśnić po prostu najpierw w duszy jego, w jego głowie, w sercu, czego on tak naprawdę pragnie, czego chce, czego potrzebuje, do czego dąży. I to na pewno będzie spełnione i wysłuchane. Piękny orakel miłosny, wspaniały orakel i myślę, że na tym poprzestanę. Bardzo proszę, by nie zapomnieć o tej lojalności, wierności, przyjaźni, na której mogą Państwo polegać, prawda, w tym związku, w tej relacji. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że Państwu się to czytanie podobało. Proszę o pozytywny kciuk w górę, o abonowanie mojego kanału, subskrypcję i zaglądanie na mój kanał u Loeli na przyszłe wróżby. Do usłyszenia i do zobaczenia.